Piwnice oddzielone po wschodniej stronie od sąsiednich kotlisk dużym kompleksem leśnym, kryjącym malownicze stare wyrobiska kamieniołomów, były już wspominane w dokumentach z roku 1305, ale najbardziej dramatyczne dzieje tej wsi wiążą się z ostatnimi miesiącami II wojny światowej. To właśnie wtedy krwawe walki o Lubań, uporczywie broniony przez siły niemieckie wczesną wiosną 1945 roku, objęły dalekie przedpola tego miasta. W lutym 1945 roku wojska niemieckie były już w Bolesławcu i gwałtownie wycofywały się do tyłu, natomiast ze wschodu nadciągała Armia Czerwona. Tu w Niwnicach, na przedpolach Gościszowa, pod Mściszowem, pod Henrykowem toczyły się zaciekłe walki, zwłaszcza dlatego, że generał Schermer, który w ostatnich dniach II wojny światowej został awansowany do stopnia feldmarszałka, postanowił stąd zrobić zwrot zaczepny, uderzenie, które miało odblokować zarówno linie komunikacyjne w pobliżu Lubania, jak i w przyszłości odblokować sam Wrocław. Również wtedy teren tej niewielkiej miejscowości staje się areną krótkotrwałych, ale bardzo gwałtownych starć militarnych pomiędzy oddziałami sowieckimi a wojskami niemieckimi. Spokojne dotąd Niewnice poznają niszczycielską siłę rakietowej nawały Katiusz. O intensywności ich ognia niechaj świadczy choćby to, że do chwili obecnej w głębi ziemi tkwią jeszcze pojedyncze niewybuchy pocisków, którymi organy Stalina zasypały zarówno samą wieś, jak i jej okolice. Zresztą innych wojennych pozostałości w postaci transzei, lejów wyrwanych wybuchami pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, resztek ziemianek, a zwłaszcza wszelkich rodzajów łusek bądź pełnych naboi w okolicy Niwnic jeszcze ciągle dużo. Do dzisiejszego dnia, jak można to zauważyć, takie części metalowe poniewierają się tutaj na dnie, ale być może właśnie są to pozostałości po okresie wzmożonego natężenia ognia, jakichś tutaj ostrzeliwań. Jako że te wąwozy, mając kilka wyjść, były też świetnym miejscem do ukrycia pojazdów do czasu, dopóki przeciwnik nie zorientował się i nie obłożył takiego właśnie miejsca ogniem. Sporo jest oczywiście takich pozostałości typowo wojennych, tak jak chociażby łuski z broni maszynowej, łuski od sowieckich pepesz. Takich tutaj pozostałości jest dużo. Nabój, kiedyś to był pewien nabój, teraz została tylko łuska. Pocisk od tegoż samego naboju. Jest to amunicja do Diegtiarewa. Tutaj są łuski od pepeszy, od pistoletu TT. Słynny tulski Tokariew. No i jakieś elementy odmundurowania. Guzik mundurowy niemiecki. Pamiętnego marca 1945 roku na jednym ze skrzyżowań wiejskich dróg w wyniku ostrzału Katiusz zapłonął czołg, a jego wrak tkwił potem długo po wojnie tam, gdzie uległ zniszczeniu. Opodal miejsca zagłady pancernego kolosa doszło znacznie później do strasznej tragedii, gdy bezmyślnie pozostawioną na poboczu drogi wygrzebaną w trakcie prac melioracyjnych minę przeciwpancerną odkryli chłopcy, po czym usiłowali rozbroić śmiercionośny przedmiot młotem i przecinakiem. Narzędzi użyczył im kowal, nie mając jednak pojęcia o tym, czemu mają posłużyć. Potworny wybuch rozszarpał młode ciała i jeden z uczestników tragicznej zabawy saperów zginął na miejscu,
drugi straszliwie okaleczony zmarł w drodze do szpitala. W dniach walki las rosnący powyżej torów kolejowych krył dobrze przygotowane stanowiska sowieckie, różne ziemianki, wnęki i okopy. W kontrataku na tą rubież załamywały się uporczywe próby przejęcia inicjatywy przez oddziały Führerbegleitdivision generała Otto Remera. Tu jeszcze dzisiaj można odszukać pozostałości ziemianek, w ich zniszczonych, zarośniętych trawą i krzewami gliniastych ścianach tkwią zatopione głęboko odłamki, łuski różnego rodzaju, a także, co gorsza, ciągle groźne niewybuchy. Jak już wspomniano, nawet w roku 2007 znaleziono tam głowicę Katiuszy wypełnioną materiałami wybuchowymi. Innymi pamiątkami wojennymi są pokryte zieloną patyną śniedzi bądź skorodowane łuski amunicji broni ręcznej, wielkokalibrowych karabinów maszynowych i działek. Ciekawym zabytkiem Niwnic w dziwny sposób związanym przez ostatniego właściciela niemieckiego z II wojną światową jest miejscowy pałac, dzisiaj służący jako obiekt szkolny, a także dom mieszkalny. Jego właściciel, Wendt von Wietersheim, bo o nim mowa, sam był hitlerowskim generałem broni pancernej. Urodził się w Niwnicach w kwietniu 1900 roku. Walczył w I wojnie światowej, a w czasie II wojny światowej pełnił m.in. funkcję dowódcy 11. Dywizji Pancernej. Wśród części powojennych mieszkańców Niwnic krążyły opowieści, jakoby Wietersheim brał udział w ostatnich walkach na terenie swoich włości, co jednak raczej należy włożyć między bajki. Jako oficer frontowy i arystokrata posiadał wiele wysokich odznaczeń wojskowych. W kwietniu 1945 roku miał już stopień generała porucznika. Na jego temat padały również bardzo niepochlebne opinie, gdy chodzi o stosunek do robotników przymusowych pracujących w jego majątku. Zarzucano mu nawet zastrzelenie jednego z nich, co rzekomo miało zostać utrwalone na jakiejś fotografii. Generał Wietersheim zmarł w 1975 roku. Natomiast w tych krótkich, ale bardzo intensywnych zmaganiach w Niwnicach znaczący udział odnotowała słynna Führerbegleitdivision młodego generała Otto Remera. Warto przypomnieć, że przebiegająca w pobliżu zabudowań wsi linia kolejowa z Nowogrodzca do Lwówka stała się krwawą areną zaciętych zmagań. Główna linia walk powstała w nocy z 3 na 4 marca 1945 roku. Przebiegała, najogólniej ujmując, przez miejscową stacyjkę kolejową, centrum wsi i północne zabudowania Niwnic. Dworzec kolejowy w Niwnicach, właściwie dzisiaj jest to tylko to, co zostało po dawnej stacji. Tutaj na tych peronach kiedyś wsiadali ludzie, a pociągi z Lwówka wiodły do Nowogrodzca i dalej aż do Zebrzydowy, gdzie można było przesiąść się do pociągu jadącego do Wrocławia z Gorzelca, albo też korzystać ze szlaku komunikacyjnego aż do Szczecina. Ale właśnie tu, w tym miejscu i w okolicach toczyły się najbardziej zacięte walki. Tutaj właśnie generał Remer, dowodzący Führerbegleitdivision, miał swoje najbardziej chyba krwawe dni. Droga, która jest poniżej tego dworca kolejowego, była zaminowana. Jeszcze po wojnie dochodziło tutaj do makabrycznych scen. Natomiast powyżej linii peronów były schowane w okopach oddziały sowieckie nacierające od tej strony. Z kolei od strony samych Niwnic dalej, pałacu w Niwnicach, klasztoru położonego, atakowały, przeciwdziałały uderzeniom sowieckim oddziały niemieckie. Na zalesionym wzniesieniu, górującym nad torem kolejowym, tudzież samymi Niwnicami, w pięknej, naturalnej scenerii, wznosiły się przed wojną budynki domów Szymona, klasztoru Simonishauser.
Tu funkcjonowało także specyficzne sanatorium dla ludzi chorych i biednych, utrzymywane głównie z fundacji hrabiego von Nassau. Niestety w okolicy doszło do niezwykle krwawych zmagań właśnie na początku marca 1945 roku. W ich wyniku rozpoczęła się agonia całego kompleksu Simonishauser. Jesteśmy przy drugim obiekcie, który wchodzi w skład całości po zniszczonym klasztorze. Przy czym jest to obiekt jakby niedookreślony. Niemieckie mapy z okresu takiego dość odległego mówią o tym, że była to kaplica. Z kolei na polskich planach czy mapach turystycznych zaznaczone to jest jako ruiny pałacu. Trudno się z tym pogodzić, ponieważ u podnóża tego obiektu jest cmentarz, a no, chyba nikt nie tworzył cmentarza w pobliżu pałacu. Raczej jest to właśnie kaplica. Jako że są jeszcze inne obiekty towarzyszące wskazujące na to, że był to obiekt sakralny. Są tam groby do 1932 roku, są również starsze, nieco mogiły, ale co jest najbardziej istotne z punktu widzenia rozpoznania, jaki to był obiekt? Otóż jest ścieżka specjalna wybudowana, która prawdopodobnie prowadziła do ambony takiej polowej, z której być może w czasie świąt Wielkiej Nocy, w innych świąt tutaj odbywały się specjalne msze. Tym bardziej, że na alei łączącej obydwa obiekty była zlokalizowana niegdyś piękna droga krzyżowa. Ciekawa forma jest samego posadowienia murów tego obiektu. Są to trzy walce zbudowane w formie takiego złączonego sobą potrójnego obiektu. Przy czym środkowa część, środkowa kolumna jest znacznie większa, boczne są o nieco mniejszej średnicy i istotnym w ogóle elementem tych wszystkich tutaj łączących je tych obiektów jest to, że wszystkie one są wykonane z piaskowca pozyskiwanego nieopodal ze specjalnego wyrobiska kamieniołomu, który dostarczał surowca tutaj właśnie na te tereny. Jednak nie tyle same zniszczenia wojenne, ile powojenny wandalizm doprowadziły do popadnięcia wszystkich zabudowań w ostateczną ruinę. Na zachowanej wiekowej alei prowadzącej do niegdyś pięknej kaplicy, rotundy i sąsiadującego z nią cmentarza próżno dzisiaj szukać śladów historycznych stojących tu dawniej 12 stacji drogi krzyżowej. Zamiast tego wśród wysokich drzew ponuro sterczą kikuty pogruchotanych ścian kościoła wzniesionego jeszcze w 1703 roku. Gdy późno po południu 4 marca 1945 roku doszło w okolicach klasztoru do ciężkich zmagań, sam generał Remer, jak pisze autor świetnej publikacji o walkach pod Lubaniem, Arkadiusz Wilczyński w swojej książce Lubań 1945 – Ostatnie zwycięstwo III Rzeszy, wspierał swoich podwładnych w pierwszej linii walk z karabinkiem szturmowym STG-44 w dłoni. Warto odwiedzić dzisiaj Niewnicę, zobaczyć piękny pałac von Wietersheima i malownicze kamieniołomy w pobliskim lesie, a przede wszystkim poświęcić chwilę refleksji ruinom klasztoru Simonishauser. Zapewne wędrując po tej ciężko doświadczonej ziemi, wielokrotnie dostrzeżemy również liczne rowy strzeleckie i inne ślady walk, które powoli, ale konsekwentnie nikną, rozmywane deszczami i wiosennymi roztopami.